Myślę, proszę pani redaktor, że wszystko zawdzięcza swojemu środowisku rodzinnemu. Dla mnie pierwszy autorytet to był matka, ojciec, gdzie żyli nad Wili, nad rzeczką w Skarżynie, starym koło Łomży. Oboje, wszyscy, było nas czworo, pięcioro nawet, wszyscy byli, gdzie żyli, wszyscy w kościele bywali i mnie z krzyżykiem ojciec i matka posłał po świecie. I ja tak sobie poszedłem z krzyżykiem, nieraz poprzed tym krzyżykiem we wsi zatrzymywała się matka, uklękniemy, zmówimy coś. Jest takie stare przysłowie polskie, bardzo dobrze znane. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tem na starość trąci. I on nasiąknął w ramach swojego domu rodzinnego przywiązaniem do wiary świętej. Rodzice pilnowali, że dzień z Bogiem się zaczyna i z Bogiem trzeba zakończyć. A potem poszedłem dalej do gimnazjum, do Ostrogi Mazowieckiej. A potem przyszedłem do seminarium, do Wilna, arcybiskup Jałbrzykowski, którego wyrzucili, dwa razy aresztowali, wyrzucili za granicę do Białegostoku, to on co mówi, że ja jeszcze wrócę. Ja wrócę wiedzieć o tym, czy co wróci. To trudno było wiedzieć. Ja wstąpiłem do seminarium wileńskiego, seminarium duchownego w październiku 1944. Wtedy arcybiskupem metropolitą był Romald Jałbrzykowski. Wrócił z obozu niemieckiego z Litwy i od razu kazał organizować seminarium, które było przez kilka lat nieczynne. Ksiądz arcybiskup Romald Jałbrzykowski dał bardzo mądrą decyzję. Nie wolno było księdzu wyjeżdżać z parafii, jeżeli nie wyjechał ostatni parafianin. Bez woli biskupa trudno jest do czegoś dojść. Arcybiskup nakazał klerkom, żebyśmy podjęli katechizację przygotowania dzieci do pierwszej komunii. Mam taką lekcję przy kościele, jest druga połowa maja, pełno kwiatów. Ptaki śpiewają, a dzieciaki muszą siedzieć, to dla nich było bardzo takie wymagające umartwienie. Chłopcy, tacy starsi, koło 15 lat, zobaczyli, że jedzie jakaś fura. Ja też widzę, siedzi taki chłopc, on sam, a z tyłu ksiądz. I ja tego księdza nie znałem, a chłopaki mówią, ksiądz Józef Sturgiel od partyzantów. I polecieli witać tego księdza. No więc katecheza się rozpadła. Wracam na plebanię. Ksiądz proboszcz nazywał się Józef Hajdukiewicz, mówi, pokazując na księdza Obrębskiego, mówi, cały w rękę, to bardzo ważna persona. No kleryk potulny musiał pocalować w rękę, pocalowałem. I tak się zaczęła nasza znajomość z księdzem jubilatem, któremu Pan Bóg pozwolił doczekać 100 lat. No i myśmy po egzaminie z klasą całą, między innymi, wyruszyliśmy na te 50-lecie, na przeświętą. I później się zaczęło Józefa, to już z młodzieżą taką wileńską organizowaliśmy, spotkania takie. Mało tego, to były nie tylko takie oficjalne spotkania, to były też takie spotkania w wąskim gronie takim, młodzieżowym gronie, no i po prostu rozmawialiśmy. I myślę, że właśnie środowisko księdza prałata tym się odznaczało, że nauczyli wiary, cenić sobie wiarę w Boga, kochać ojczyznę i nie bać się ludzi. To jest bardzo ważne. No przecież tamte czasy nie było żadnej możliwości, zero kontaktu z księdzem żadnym. Nie było możliwości, a na przykład Kalwaria, rodzina, moja parafia, to się przychodziło na przeświętą, się odchodziło. A tam normalnie można było się spotkać, nie? Porozmawiać, pytać.
doznawać takich odpowiedzi po prostu, czego człowiek w ogóle nigdy nie oczekiwał. I właśnie to już to dawno myślałem, nie? Że ten człowiek spełniał swoje posłannictwo, swoje powołanie i ludzkie, i kapłańskie, będąc tym, kim on cały czas był. No ksiądz Prat, oczywiście, on dobry, ksiądz Prat był dobry. Nie byłoby 50 lat, żeby on nie byłby dobry taki. Takie każdego, każdemu chciał pomóc, takie, żeby to, takie miłosierdzie, żeby tego coś oddać, rozdać, o tak mówię, oddać, rozdać. Tego. I on ja teraz wciąż mówi, że trzeba wszystko porozdać, no co, i garki, wszystko trzeba porozdać. Mówię, tak, wszystko rozdać, on taki miłosierny, może ktoś biedny gdzieś jest. To kiedyś te bolszewickie czasy były, a on to wszystko robił bez sakry. Nie było, skoro ta mitra musi być na głowie. Bardzo wielki człowiek, ale bardzo dostępny każdemu. Pozostał tu. To jest 60 lat niełatwej pracy, ale bardzo ważnej i bardzo potrzebnej. Ile rzeczy udało się uratować, że nie rozkradli, nie wywieźli, nie zniszczyli. To dlatego, że właśnie był przy kościele kapłan, który swoją rolę wykonywał, jak prawo kościelne nakazuje. Patriotyzm to pochodzi od ojca Pater. Pater, patriotyzm. Od Boga. Od Boga pochodzi patriotyzm. I to słowo potem jest w ojczystym języku. Jest ojczyzna. Ojczyzna. Patriotyzm tutaj wyrastał właśnie w oparciu o kulturę łacińską, obrządek rzymskokatolicki naszego Kościoła Świętego. Na ogół tutaj na Wileńszczyźnie był patriotyzm mocny. Może mocniejszy niż w Polsce. I rozwijały się organizacje patriotyczne. Rozwijały się. Ja chciałbym nawiązać do tego listu pasterskiego, który wydał kardynał Hlond, kiedy wrócił po zakończeniu II wojny światowej do kraju. I wtedy przepięknie napisał o ziemi wileńskiej. Najdalej na północny wschód wysunięty węgiel kultury łacińskiej. I kiedy dużo ludzi, kiedy przyszedł ten bolszewik przyszedł ze swoimi prawami, to ludzie uciekali od tego. Oni przedtem to głosili ludziom, wasze jest wszystko, i pole, i łąki, i akademia. A kiedy przyszli, to wszystko zabrali, wszystkich ludzi, bo mających wiarę w Boga wyrzucili, a jeżeli nie wszystkich wyrzucili, to jednak wielu ludzi zostało z patriotyzmem. Wielu ludzi pozostało z patriotyzmem. Było zabronione religii. Więc jeżeli nie ma religii, nie ma patriotyzmu. Patriotyzm, to ja właśnie mówię, że pochodzi od ojca Pater. Dużo ludzi, jeżeli nie uznaje tego Ojca Niebieskiego za Ojca, to jaka u niego jest patriotyzm? Kto nie jest wierzący, to nie można go nazwać patriotą. Oh.
przed tymi władzami. On może też na pewno musiał się lękać, bo tylko, że to potrafił tą dyplomację zachować względem tych wszystkich władz, a z kolei potrzebowała, ta młodzież potrzebowała i ci klerycy potrzebowali, przecież ja osobiście też. No nie było nikogo w Wilnie, człowieka z księży, żeby można byłoby z kimśkolwiek porozmawiać. Naprawdę, mówię szczerze, nie było. Był taki, swego czasu w Wilnie był ksiądz, który odmawiał chrztu. A dlaczego? A ja nie jestem pewien, że to dziecko będzie wzrastało w wierze chrześcijańskiej. Nie jestem pewien. No, tak, do takich absurdów dochodziło nawet, nie? Że tak chciało się, żeby tego nie było. Chciało się, żeby tego nie było. Ale jak ja na chodziłem po więzieniach, za każdym razem narażony na śmierć. I do mnie, i do Niemców, i do bolszewików. I praca była u ludzi. A praca potrzebowała się religią. I wówczas kto stracił oczywiście religię, to czekał, że może większą posadę. Więc na przykład w jednej miejscowości, mojej miejscowości, był jeden pastuch, który pasł 30 lat krowy upamiętał. To on, jego, ponieważ 30 lat on pasł, tego jakimś ministrem zrobili go. I jakiś czas oni tak robili, że dawali naprzód zwykłym ludziom, prostym ludziom dawali posady, a że potem powoli z tej posady wszystko zrzucić i swojego postawić. Przede wszystkim dzisiaj żyją ludzie, którzy komuny nie znają. Nie znają, nie rozumieją, co jemu jakiś tam cham jakiś powie, dureń powie, to biorą pod uwagę. Kiedy pani mnie mówi o komunie, to nie ma o czym wspominać. To jest przepaść. To jest przepaść, to jest, idzie do licha wszystkiego. Proszę wziąć komuna, od razu wypędziła wioski. Pozbawiła konia, obory i ci ludzie od razu poszli, idźcie na pole pracować, zarobić. Co oni mogli zarobić? Kopali sobie takie dołki, składali kartofle albo buraki, a potem w nocy szli i odbierali to. A potem co jeszcze? Jak skradną 3 centnary, to we trzech oni nie będą dla jednego dawali, będą się bali, to pijaństwo się rozszerzało. Kto nauczy tych dzieci żyć po ludzku? Kto nauczy? Ci, którzy są za komunizmem, którzy jeszcze mają na sobie obroży te bolszewickie, to im jest dość trudno powstać. I takiego fenomenu może w świecie nie spotyka się, że stolica kraju, to znaczy Litwy i Wilno, stolica Litwy,
a dookoła Litwy mieszka ludność polska. Litwa, około Wilna. Dookoła Wilna mieszka ludność polska. Parafianie u mnie troszeczkę co inni. Więc dużo wjechało do Polski już przedtem, zamiast. Więc już tutaj jest co inni, więc jest z Litwinami złączyć troszeczkę. Tak, czego przedtem nie było. To, że istnieją polskie szkoły, że mamy polską prasę, to w bardzo ciężkich walkach. Na dzień dzisiejszy dążenie takie, tak zwaną reformą szkolną, praktycznie zlikwidować szkoły. Są propozycje, że uczniom starszych klas uczyć się w języku litewskim, no ale każdy, kto kończył litewską szkołę, już nie zostaje Polakiem. To, co ja mówiłem od początku, że wpływ bolszewizmu jest do tego stopnia, że mieszają ludzi, ludzie, jeden na drugiego, do tego trzeba uszanować każdego człowieka. I biednego, i bogatego każdego uszanować. A jak tak, taka mieszanina jest, to a ten taki, to tak ja wiem, że w Polsce nawet jest w kościele, ktoś wyjdzie z kościoła, o, gada tam to, o, tak. O teologii gada, ale nie mający ludzie pojęcia o teologii, więc gadają bzdury różne, prawda? Najbardziej mnie kiedyś zaskoczyło księdza, już kiedy byłem w seminarium i kilku kleryków nas poszło, siedzimy sobie, rozmawiamy, czasy te sowieckie. Ksiądz Frałan tak sobie siedzi i mówi: wiecie co, chłopcy, patrzę na was i zadaję sobie pytanie. Jak wy, mając tak wielkie prześladowanie kościoła, mając puste kościoły albo starych babci, a wy dzisiaj decydujecie iść drogą kapłaństwa? Zadaję sobie pytanie. To mi było... Ja w ogóle się nie zastanawiałem nad tym. Po prostu chciałem być księdzem i tyle. I po raz pierwszy ten człowiek po prostu wymógł ode mnie odpowiedzi, dlaczego ja to robię. No i oczywiście odpowiedź jest jedna. No. Na tym polega powołanie. Pokazuje, kim on jest. Już pokazuje. I masz rozumieć, podtrzymuje ten autorytet. Autorytet. Oczywiście teolog powinien według teologii uczyć, potem iść do ludzi, iść na wieś. Nawet teraz ja mówię nieraz, że gdybym ja był biskupem, to posłał księży na wieś, żeby porozmawiali z każdym człowiekiem. I kiedyś mówię: księdze prałacie, będę się starał iść księdza śladami. A on mówi: słuchaj, braciszku, nie. Co takiego? Wy musicie iść dalej. Mówi: kiedy woda
niech będzie najczystsza, niech będzie z najczystszego źródła, ale kiedy się zatrzyma, zaczyna gnić. Wy musicie iść dalej i ty musisz iść dalej. Nie tylko moimi śladami. To było dla mnie niesamowite, mocne. Tysiące ludzi słucha, tysiące ludzi odbiera głos. Tysiące ludzi tam, kiedyś jeździliśmy gdzieś aż tam za Czarne Morze, za tego, wszędzie, Kaspijskie czy gdzieś indziej, i wszędzie ludzie, tak jak dowiedzą się, że mi księża, że mi tego, od razu inaczej mówią, inaczej myślą, inaczej słyszą, tak. A przecież no ludzie, kochani, przecież to jest cała Białoruś, Ukraina. Ile tam dojrzewało jakichś tam powołań kapłańskich, profesorskich dojrzewało, obecny arcybiskup Moskwy. Po tym obronie doktoratu on miał być prefektem seminarium. Ale niestety ktoś powiedział, że Polak nie będzie w seminarium prefektem. I on taki rozczarowany, to też mi prawo to opowiadał, przyjeżdża do niego. Naprawdę rozczarowany taki w ogóle wszystkim. Prawda mówi, słuchaj, braciszku, mówię, spokojnie, zaczekaj, mówi. Mówi, siedział na taki stawek tam, ma, w tym domku. Mówi, zobacz, o kamienie, rzucam kamyk, nie? I te fale się rozchodzą, ale bardzo powoli. Także spokojnie, ty będziesz też miał swój czas. To normalnie było jakieś proroctwo. Tego samego roku ten Kondrusiewicz wyjeżdża na Białoruś. Oddają kościół Farne na Białorusi. On zostaje administratorem diecezji białoruskiej. Sakrę otrzymuje biskupią. Otwiera seminarium w Grodnie. Całe normalne Grodnie, całe Białoruś on puścił. To był 89 rok. Wszystko poszło. Normalnie kilka miesięcy minęło, żeby był w seminarium tym prefektem. Nie? I tutaj normalnie prałat mówi, jakimś prorokiem był. Mówi, zobacz, te fale się rozchodzą. Mówi, powoli. Tak ty też będziesz miał swoje miejsce, w swoim czasie. Nie? Proszę. Arcybiskup całej Rosji. No ja pod tym względem przeprosiłbym Boga, powiedziałbym, Panie Boże, ja jestem, co prawda, jestem słabym księdzem, ale chcę być księdzem. Mówię, takie ludzkie podejście do błędów nawet, do błędów. Kiedyś też pamiętam siostra zakonna, która też tam przebywała i później wyszła z zakonu i jego, znaczy ja to też jako kleryk, nie, jak to tak mogło być, nie, a mówię, spokojnie, mówię, spokojnie. Błogosławiona rodzina, mówi, będzie. Nie będą dzieci. Mówi, dzisiaj też potrzebujemy rodzin, takich chrześcijańskich rodzin, którzy będą, mówi, głosili Ewangelię swoją rodziną, swoją postawą rodziny. Wszędzie, zobacz, mówi, my, księża, przyjdą ludzie do kościoła, to albo teraz, mówi, tutaj do mnie przyjdą, to my porozmawiamy. A mówi, rodzina prawdziwie taka wierząca, ona ma w szkole, ona ma na pracy, ona ma w sąsiedztwie. Mówi, to jeszcze bardziej, mówi, większa jeszcze Ewangelia jest, nie? Trzeba też uważać, kogo słuchać. Kogo słuchać, kogo nie słuchać. To też ważna rzecz. Czy on wart jest, żeby go słuchał, czy on nie wart. Trafiłem gdzieś do sanatorium. I księża mnie, i że ma jedno, lekarkę, że ona gada na tego, na owego. Ja poszedłem i nikt nie chciał, ja nie chciałem iść. To dyrektor, ten doktor mnie prowadzi. Ale jak drzwi otworzyły się, to sam, on zamknął i uciekł, a mnie samego. 50 minut mi gadała. Wszystko to, na tego, na owego, i tak dalej. 50 minut mi gadała. Już taka była narażona, już na księży, na tych, co chodzą do kościoła, oszukują, chodzą do kościoła i tak dalej.
No więc ja w tej chwili, a miałem ze sobą różaniec i nawet komrę tego stułę i mówię tak, czy pani miała, już potem, czy ja mogę powiedzieć, jak są 50 minut gada, ja siedzę. A czy pani miała matkę? Miała. Czy matka z matką modliła się pani na modlitwie? Na modlitwie modliliśmy się. Za wyciągnął zamiast, zmów mi cząstkę różańca za matkę. Klękamy, mówimy, patrzę, że u niej tak łzy. Ja jej mówię, że wszystko to, co mówiłaś, wiele rzeczy jest takich, że nie powinno tak być, Pan Bóg tego zabrania i tak dalej. Wyspowiadaj się i do kościoła i tak wszystko się na niczym skończyło. Bo bardzo często mają ludzie pretensje do takich rzeczy, jakich nie bardzo rozumieją, co mało warte jest, ale uważają, że bardzo już mądre rzeczy wymyśleli, myślą je do oczu. Często myślę o tym, gdybym nie spotkał tego człowieka, to moje kapłaństwo też byłoby niezrealizowane po prostu do końca. I to zresztą od samego jeszcze będąc na wakacjach u księdza prałata latem. Koniec, moja plebania będzie otwarta dla wszystkich. Jednak jakby to się, jak dawniej mówić, ale przez kuchnię człowiek też zyskuje swoje autorytety i staje się kimś, nie? A tam kuchnia była postawiona zawsze na najwyższym poziomie. O, śniadanie było jakieś godzina, no msza święta odprawił, 10:00, tak 9:00, jakieś o 10:00 było śniadanie, obiad było 2:00, 3:00 tak. Kolacja była 8:00 i to już... 8:00 kolacja była, tak, o 8:00. Kartofle, kapustka, jakieś no mięsko przeważnie, jarzyny różne, wszystko lubił. On nie był taki wybredny, nie był wybredny. Bardzo dobry do jedzenia, to był bardzo dobry. Kiedykolwiek się pojawił, byś tam w nocy czy w dzień, zawsze stół, herbatka, nie, wszystko pięknie, ładnie podane. Bardzo lubił pączki. Robiłam pączki, no teraz nie robię, teraz nie wiem, z Polski krewniaki przywieźć. No, owszem, i ciastki jakieś lubił, takie słodycze lubił. Lubił też słodycze. Ja wszystko też. Najprościejsze. Chleb, tam jakieś kartofle, jakieś zupka zgotuję i wszystko jem też. Także ja pierwsza rzecz powiem, że nie wiem, co jadz, jak usmażyć jajko. Nie wiem o tym. A teraz w dalszym ciągu, jak byłem. To naprzód matka karmiła, potem karmili mnie tam inni, wreszcie potem 50 lat otało, karmi mnie i to co da, to ja to jem, ale że dobra kucharka jest, więc nie, ja tak nie bardzo. Cicho. Jak powiedział, że jakiś tam kolega przyszedł, nie było nikogo tam, nie wiem jak to powiedzieć, i chciał jajko upiec, tak jak rozbił, poliało się i rozbił my na sutana. A sam do kuchni nie mieszał się, o nie, bo to już nie ma co powiedzieć, bo inni ci księży tam mieszają się do kuchni. Tam idą, co tam gotuje, co tam, jak tam jest i tak dalej, a ksiądz prawie nie. To ja nie mam takich specjalnych, ale jakoś już, jak malczyk przyzwyczajony jest do jakiejś kucharki, no to się je to, co daje. Porządki robię. O, a tutaj o moje kuchnie. To jest moje kuchnie. Tu mam kapustka. To jest moja kuchnia. On, no, wszystko.
wszystkim dobrze życzył, i młodzieży, i dla, on dla wszystkich, i właśnie ja też, też się nauczyłam, żeby, no, jak to powiedzieć, też, żeby pomagać do tego, te dominikanki też zakonnicy tu byli. I ksiądz Prat ich wszystkich garno, to właśnie i on mnie też tego nauczył przez całe życie, żeby wszystkim pomagać, wszystkim pomagać. Przyznam się, że przez całe życie przeszedłem tak z pewnym takim zaufaniem do ludzi i z pewną taką troską o ludzi. Troska o ludzi, troska o słabszych, o te, troska ta, ciągła troska, ciągłe nauczanie. To mnie to zajęło. Siedzi w tej ciemności, to ten ksiądz prawa, to mój promień bus na tym i jest, zostaje. On symbol tego światła, bo on nie był się wszyscy Związku Radzieckiego i prowadził tylko katechizm, prowadził usług dzieci. Mnie cieszy, że ja pracuję, mając setki, tysiące ludzi i że oni mnie słuchają, to mnie to cieszy. A jeżeli ktoś nie bardzo słucha, to nie bardzo podchodzi do mnie. Ja też pamiętam, jeszcze jak byłem w seminarium, lato, odpust jakiś, ksiądz prawa zawsze często jeździł na odpusty, bo to jest przede wszystkim kaznodzieja, taki złotousty. Ja wracam zmęczony, wszystko, więc już tam po południu wracamy, od razu gdzieś kolek się położyć. A ten człowiek przez wioskę, tutaj z kobietą porozmawiał, tu z jakimś pijaczkiem porozmawiał, tutaj ze sklepu jakiegoś zaszedł, porozmawiał, nie? Ja myślę, Boże, skąd ten człowiek ma sił? Teraz już mając za sobą 17 lat kapłaństwa, to teraz już wiem, doświadczenie, życiowe doświadczenie, nie? Ja staram się, żeby nie być takim do niczego, ale żeby coś dać dla ludzi. Jeszcze raz podkreślam, nieważne czy to był prezydent, czy to był jakiś prosty człowiek, nigdy, bo zawsze był kim jest. Ja uważam, że jest wielka rzecz trochę rozumieć ludzi. Ja jestem ze wsi, ja wiem więcej o co wiesz, myślę mniej więcej. Potem gymnazjum byłem, potem byłem w Europie. I jak rozmawiam, to tak staram się dogadać, żeby ten człowiek mnie rozumiał. Dlatego, że ja znam mądrzejszych ludzi od siebie. Ja wielu mądrzejszych znam. Oczywiście to jest bardzo ważne. Bo źli ludzie prowadzą do złego, a autorytet poważny i tak dalej prowadzi do wyższych stopni, do wyższych rzeczy. Młodzież bardzo lubiła jego, dzieci ona tej czytały. Irena też on chyba przychodziła przy księdzu prawdę, tak? Przychodziłaś? Także taka sprawa. No i wszystko, więcej już nic nie powiem. Każdego do stołu. Pamięta ta altanka cała, w tej altance całe zaś wszystka młodzież siadła, jakiś tort, jakieś szaszłyki. Jeszcze, no w ogóle to było nie do pomyślenia, że on mimo wszystko, wiadomo, że ucierpiał tam nieraz, ale z tego powodu jakoś nigdy nie powiedział, nie powiedział, żeby on ucierpiał z tego powodu, z tych spotkań z młodzieżą. Gościnność, staropolska gościnność jest bardzo piękną cechą, która nam otwiera drzwi w dyplomacji nie jeden raz. To tak, ja zawsze, jak ja byłem księdzem, to zawsze nie przyjeżdża pielgrzymka, to ja otwieram kościół. Był kto od razu tam, od razu ze śpiewami, ze modlimy się. To był człowiek zawsze taka szlachecka, mazurska dusza. Mazury to my nazywamy tych, którzy tam gdzieś koło Lomża, on stamtąd pochodzi. Czem chata bogata? Zawsze krzyczał, nie pamiętam imienia tej pani, która nim się opiekowała, przynoś co najlepsze.
a przynosiła to, co miała. Ale gest taki właśnie szlachecki, wielkopański, przynieść co najlepsze. Tutaj dookoła i z Polski przyjeżdżało bardzo dużo, jakiś odpust jakiś był tego, to wciąż jakieś 15 księży było. I do niego się garnęli wszystkie. 3-4 dni rekolekcja była w Wielkim Poście. I sprowadzał tego, dookoła tu byli, no, księże te, sąsiedzi, i z Polski bardzo dużo było księży. No gdybym ja nie słuchał ludzi, jak ja bym ich chyba znał. Tak, ja nawet posłucham, prawda? I co, nie mam, za mało mam cierpliwości teraz. Za mało cierpliwości od razu napadam. Śmiejące, wesołe jest. I ksiądz Obręcki też, on zawsze jest wesoły. Do 100 lat taki. Bardzo charakterystyczne też. Ja mówię, kiedyś zadałem mu księdza, proszę księża, prowadźcie, czemu ksiądz tak żartuje często? A on mówi, o, Braciszko mnie zawsze nazywał. Braciszko mówi, wiesz, jest taka pewna rzecz, nie? Ja, mówi, rzucam jakiś żart i mówi, ja patrzę, jak towarzystwo odbiera. I widzę, jak z nimi później rozmawiać. Przecież te z Polski, te pielgrzymki, tam te ciągle przyjeżdżały. Różne, przeróżne ludzie, nie? To tak, w Elekrasku przyjechało bardzo dużo. Nie pamiętam, z Warszawy przyjechała cała kolumna taka. I mnie. Tak z tyłu idą za mną i mnie powadzą do kościoła, coś, ja z kijkiem szedłem, odwracam się i mówię, wiecie co, mam zarzut do Boga. Dlaczego Pan Bóg mnie trzeciej nogi nie stworzył? I rzuciłem kij. To jest, ja przede wszystkim, ksiądz Prała, dla mnie to jest niesamowity dyplomata. Prosty taki szczegół z jego życia opowiada. Jak wiadomo, że wszyscy pracownicy i księża też byli, mieli płacić ogromny podatek dla państwa. Organisty, sprzątaczka w kościele, kucharka, wszyscy musieli płacić ogromne podatki. No i przynoszą dla gospodyni tam podatek taki, że ona no, nie ma takich pieniędzy w ogóle. No panowie, no panoczki, jak się po rosyjsku mówią, no to siadajcie, no. Tu jakaś flaszeczka na stół. I no to oczywiście sam tam symbolicznie tyle tych podlei. Po pierwszej flaszce mówi, wiesz co, mówi, już połowę tego podatku nie było. Ja zaszedł u niego bez 12 osób. Mnie zaprosił do stołu. No i ja zacząłem gadać. To on mnie mówi, wstał i mówi, siedzi w zębach takiego jakiego lwa i taki humor ma. Jeszcze w Turgielach między innymi też opowiadał. Wybory, wiadomo, kiedyś zawsze w niedzielę te wybory były. Przychodzą do niego ci już z władz sowieckich. Сегодня mszy нельзя, завтра mszy nie будет. A po czemu nie будет mszy? Потому что wybory, всех на выборов, никаких костёлов. Aha, tak my сделаем tak. U nas будет msza tylko w 8, w 10 i w час. I będziemy modlić się za wybory. Хорошо? Хорошо. Вот, ty ten mówi, z wami dogovorić się można. A вот ваш сосед сказал, что будет msza i все. No tak my i zakryli kościół. Nie? A w sumie żadnych zmian. Tam się zawsze są o 8, tam o 10, o 1, zawsze są te msze. Tylko inne podejście po prostu do takiej samej sprawy. Nie? No on zawsze śmieszny. On zawsze coś powie i tak dalej. Wesoło tam coś.
nie byłby, żeby taki tam coś, no, jak ten mówił, że zamrużony, a on zawsze, zawsze wesoły. Bardzo też piękne kiedyś mówił, wiesz, mówi, pewne rzeczy w życiu chciałoby się tak odkroić prosto. Ale wiesz, mówi, pewne rzeczy, mówię, trzeba tak trochę pochylić, odkroić, ale mówię, tak trochę pochylić, nie? W ten czas, mówi, zawsze wyjdzie na korzyść, obustronną korzyść. To, mówi, nie można nazwać nawet kompromisem. Proszę, na wypadku tych mszy świętych, jaki to kompromis? Żadnego to kompromisu nie było, nie? Tylko po prostu budzi malica za wybory, nie? I proszę bardzo, msze się odbyły i ludzie wszyscy byli, wybory były. I ksiądz prawa zawsze miał ten naprawdę ten dryg dyplomacji, niesamowitej dyplomacji. Owszem, tak później jak we dwójkę się spotykaliśmy, to zawsze mówił trochę no inaczej. No wiesz, mówi, tych durniów, mówi tam z inaczej, mówi, z nimi nie można rozmawiać. Nie? Zawsze rozśmieszy i tak dalej, tego, taki wesoły zawsze. Czy kładzie się spać i tak dalej, oj, mówi tego, no już my idziemy spać, wesoło zaśmieje się, a tego też patrzysz, po twoją obronę. Odmówimy razem, Stasio, choć po twoją obronę odmówimy. Nie, już nie pamiętam, już nie wiem co mówić. No to radość przyszła, a ja byłem akurat w tym czasie, jak wybrali papieża, kardynał, który z Warszawy wrócił, i ja z tej rozmawiałem. Więc rozmawialiśmy jeszcze wówczas, kiedy była ta chwila wyboru Polaka, to może myśleć, czy on da sobie radę, czy nie, jak on będzie postępował, prawda? To jeszcze nie było taka myśl od razu, ale potem jak zaczął jeździć, zaczął szukać tych owiec, które zginęły, to zupełnie inaczej postawiło się. W Białymstoku spotykamy się tutaj w Gwilnie. No to oczywiście, to jeżeli chodzi o ten autorytet, to jest cały człowiek oddany Bogu. Cały człowiek żyjący dla Gwilni, dla ludzi. Cały człowiek. Także tutaj trudno cokolwiek do niego się przyczepić, jak tylko trzeba było oddać należną cześć i chwałę, bo całą Polskę podniósł wyżej. Podniósł Polskę, podniósł za granicę Polskę. Życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. To było dla Pirata, teraz... Mówię, trochę słabo, trochę tak, bo to też lekarze przychodzą każdy dzień tam, sprawdzają tam tego, tu zastrzyki daje się, tu takie tabletki rozmaite daje się, tak? Na serce, tu na głowę. Insult miał. No znaczy, jeżeli chodzi o obecną sytuację, tam no, możemy mówić, że w dobrej formie, ale po wylewie umknęły mu nazwiska. Później byłem w grudniu, to już się lepiej czuł i później teraz ostatnio raz byłem w poniedziałek, to już była najlepsza forma po tym wylewie, po tym szpitalu. No to tak, jak tego ksiądz Obremski lęka się, żeby ja się nie rozchorował. Tak? On się lęka, że ja co będę robić, mówię. Niech Bóg broni, jeżeli Stasia rozchoruje. Ja mówię, tu Pan Bóg jeden tylko wie. A mój Boże, no co Pan Bóg da, to będzie. Co zrobić? Powiedziałem.
Pan Bóg od nikogo się nie odwraca, nikim nie pogardza. Otóż podobnie jest cecha księdza prałata. On nie boi się człowieka, on przed człowiekiem umie otworzyć się, umie podzielić się swoim przeżyciem, umie powiedzieć o tym, co mu się udało, a co się nie udało. A wychowanie, no, to wychowuje się człowiek całe życie. Całe życie trzeba to od mniejszych, od większych bierzeć. Wychowuje się na podstawie religii, to bez wątpienia. Bez podstawy religii nie ma wychowania. Trzeba bardzo dziękować, że jest ta zdrowa rodzina, że jest zdrowie w rodzinie. To jest wielka rzecz. Można być dobrym co do religii i tak jakby zawsze, można odrzucić ją. Bo cóż, jeżeli człowiek sam zacznie dochodzić, jaka jest religia, jeżeli on wpadnie na tę myśl, że on jest, ja jestem ważny, o ja. A zapomnij o Bogu, a nie ma żadnej, to wówczas nie ma co brać pod uwagę takiego człowieka. No, żeby nie spotkałoby, może i innym nie byłoby. No jak to innym, znaczy, że jeżeli no, przez całe życie byłam, no oczywiście, od małych lat na plebanii byłam, no tak, w Turgielach byłam, a potem się dostałyśmy tutaj w Mejszegole, 50 lat, tak. I właśnie dobry przykład on robił, dobry, dla każdego dobry, tak, dla młodzieży, dla wszystkich, kochał tych dzieci, młodzież, tak, za nim garnęło się bardzo, garnęło się. Z katedry wileńskiej, przecież zamknęli katedrę, wyrzucili z uniwersytetu, kadrę profesorską wyrzucili wszystkich. I ilu księży po prostu nie miało gdzie się podziać. Więc naprzód, że chodzi naprzód w Turgielach, to ja spotykałem tych ludzi, którzy wyjechali tam na wschód, jak można było przesyłać podarki dla nich. Na jedzenie chodziło, więc parafię po cichu zorganizowałem, a tu jak przyjechałem, powracali ci z więzienia, więc ja miałem dwie siostry zakonne, po 20 lat więzienia za nauczanie religii. Miałem jednego księdza grekokatolika. Też 20 lat za to, że był grekokatolikiem i tak dalej. Potem miałem jednego księdza 5 lat. Poza tym jeszcze inni byli księża tego. To było tu kilkanaście osób. Było do tego 4 niewiasty, które obsługiwały tych, bo to starsi byli księdza. Przecież ile z Leningradu jeszcze kiedyś, z Moskwy, wykładowcy uniwersytetów, tam przyjeżdżali. No. I tam normalnie rozmawiali, tam nawet trwały przygotowania dorosłych ludzi już do chrztu. Także tutaj po 7, 8, 10, 15 lat sobie bywali księża. W tej mojej małej chatce, tutaj 14 osób, to ja nieraz chodziłem, gdzie idzie spać. Tak jak tam
które dawali ludzie na fanty dla wywiezionych, tak tutaj dawali mnie trochę pomocy, bo 14 te kartofle czy jakieś tam, znaczy kapusta, bo tak już to pomagali parafianie mnie w dożywianiu tych klejek. Tutaj na cmentarzu leży 4 takich. A trochę inni o 4 kilometry stąd w Korwie jest, a drugi gdzieś dalej. Tak. Przyjeżdżali w Turgiela, kilku dożywało. Później zresztą Czemprała to tu już o tym opowiadał bardzo wiele, na pewno opowiadał bardzo często o tym. Mówię, słuchaj, mówię, człowieku, jak mówi, ja, mówi, tyle w seminarium się nie nauczyłem, ile, mówi, później, bo u mnie był, tutaj był profesor filozofii, tu był profesor prawa kościelnego, nie, tutaj był profesor dogmatyki, ja mówię, w seminarium tyle się nie nauczyłem, ile później przez tych ludzi siedzieliśmy, rozmawialiśmy. Nie miałem żadnych problemów w decyzjach parafialnych, bo tutaj jest pastoralny teolog siedzi. Także mówię, to wszystko dla mnie, to mówię, wchłaniałem to wszystko, no i zresztą efekt tego to jest widoczny. Pacierz tylko z Muja. Tutaj, którzy byli, anioł pański za ich z Muja i wszystko. Nic nie pośpiewaj. Tylko pomodlę się za wszystkich, które tutaj zmarli. Oczywiście tu było dużo ich. Księży i tak dalej, to za ich wiecznie odpocznienie mówię, wiecznie odpocznienie. Racz im dać, Panie, i oświatość wieku jest, niech im świeci, niech odpoczywają pokoju wieczna. Tak mówię tylko zawsze, wieczorem i wszystko. Przyjechała wycieczka do Wilna, lekarzy z Krotoszyna. Po zwizytowaniu Wilna, po wizycie w Ostrej Bramie, ktoś im powiedział, że warto przyjechać do Mejszagoły, bo jest polska miejscowość, jest polski ksiądz. I to było na przełomie października, listopada 90 roku. Powrócili wstrząśnięci tym, co zobaczyli w Mejszagole. Wzruszeni po mszy świętej, którą ksiądz Obremski odprawił, właściwie na ich cześć. I to było dla nich tak wzruszające, że rozpoczęli w Krotoszynie po wielkopolsku, po krotoszyńsku, no przede wszystkim zbiórkę darów. W styczniu 91 roku w Wilnie padły strzały. Cały świat zamarł w przerażeniu, zginęło 14-15 osób. I po tych strzałach w Wilnie taki impuls powstał. To my już nie czekamy, aż my zbierzemy dużo, tylko po prostu trzeba pojechać, rozpoznać, zobaczyć, co się dzieje. Boże, to kiedy u nas taka bardzo zbrojna rewolucja trwała na Litwie i w ogóle były strzelaniny i bardzo wyglądało strasznie i niebezpiecznie i byliśmy bardzo zestresowani z powodu tego, że społeczność litewska jednak nas bardzo nękała i po raz pierwszy do nas zjawili się państwo z Krotoszyna. Dla nas tak było tęskno za tą polskością, za Polakami. I to była pierwsza jaskółka, która zawitała do nas z pomocą. Z dnia na dzień. Byliśmy tutaj 4 dni po strzałach pod wieżą telewizyjną. Granicę przejechaliśmy na wariackich papierach pod znakiem Czerwonego Krzyża. Nikt nawet nie sprawdził, co na tej pace mamy. O, to pierwszy raz przyjechał do mnie taki, taki duży wóz, 5 ton. Ja zrzucili to u mnie, to ja nie wiedziałem, co robić. To ja tylko koło kościoła rozdawałem potem. Jak myśleli, że koło kościoła rozdawałem wszystko. A tak było bardzo, drugi raz przyjeżdżałem.
mąki, potem tego szmalcu tam tak dużo. Potem jeszcze tam czegoś tam. Potem pieniędzy jeszcze dali. Ksiądz Obrymski, myślę, że postać wyjątkowa, postać, która inspiruje, wzbudza emocje. To od niego żeśmy się nauczyli uśmiechu, życzliwości. To on ciągle powtarzał, że trzeba być dobrym dla drugiego człowieka. Widzicie państwo, jesteście z takiej miejscowości, która słynie jako dobroczyńcy. Potem, jeżeli co będzie nadajeć, a lepiej, żebyście nie nadawali, to możecie oddać ode mnie uszanowanie, ukłony, ostatnie pożegnalne. No nic nie ma, że kulacje dać co księdzu, teraz gości jest. Co dać kulacje? Czym ja ich poczęstuję? Herbaty dam, a dzisiaj piątek, tak? Piątek dzisiaj? Piątek. No to o, śledzie dam im. Poczęstuję, może państwo też mogę poczęstować z śledzikiem. No a to jeszcze zaraz jakieś, no przyjadę tam ktoś, no więcej nie puszczę. Zmęczeni jesteśmy, dajcie spokój. A tu przyjmowali ci, jak to nazywa się, samorząd. Do samorządu, to oni przyjmowali tak, tych prezydentów. Było dużo. O ludzi, ile to było, ile to, o. To ksiądz Gulbinowicz ten, kardynał. Chyba znają państwo? On to kiedyś tu był, ja nie wiem, ile to lat temu. I tutaj jego spotykali, ksiądz prawda jego przyjmował, obiad tu był. I on mówi tak, ja przyjadę na 100 lat. Ja mi przypomnę jutro, na 100-lecie przyjadę do księdza. A ksiądz prawda mówi, ja chyba nie dożyję, ale to już dużo lat. Ja chyba nie dożyję do 100 lat. A on mówi, dożyjesz. No i widzi, to ja mu przypomnę, jak on jutro przyjedzie. Jak to ksiądz kardynał, taki prorok, że dożyje do 100 lat. No to chyba już wszystko, nie? Trzeba iść karmić gości. Gości trzeba karmić. Księże prałacie, mamy tutaj życzenia dla księdza. Możemy życzyć ci tylko i aż zdrowia, uśmiechu, pogody ducha, pragnąc, by twoja obecność była dla nas nadal oparciem i pociechą w trudnych chwilach. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. A tak, i drzwi. Tak, i drzwi, i okna, i... O, panie mój, co to szczęście dla mnie, księże prałacie. Ale ja... Szczęście. Zawsze miałem tam wpisać do tego wiersza, panie mer, koniecznie trzeba na drzwiach napisać prezent, czy z złotymi literami, Ale to był wielki człowiek dla nas. Dlatego tak dużo ludzi zebrało się dzisiaj tutaj. Uczył nas wiary w czasach, kiedy ta wiara była zakazana. I dzięki niemu przetrwaliśmy dzisiaj i wiarze wychowujemy swoje dzieci. Przyjemny i bardzo fajnie przeprowadzam się. Znam jego myśli z 15. Z 50 lat, 56 chyba tu przepracował w Miszegole, z początku w Turgielach pracował też. Mój kolega komunię pierwsze brał u niego. No, zanim my tu w dzieciństwie, moja mama tu ślub brała się w tym kościele. Oh.
uroczyście obchodzimy stulecie urodzin księdza prałata Józefa Brudzkiego i prawie 75-lecie posługi kapłańskiej. Krótko powitam wszystkich nas, którzy są daleko za kościołem. Proszę, bo dzisiaj jestem w tym miejscu, kiedy rozpoczyna się u nas prawdziwa wiara Boga. Rozpoczynamy mszę świętą dziękczynną za 100 lat tego pasterza, kapłana, który przed chwilą do nas przemówił. Jacy dwaj u mnie byli, dwaj, prezydenci, dwaj prezydenci byli u mnie, którzy składali mi życzenia. Życzę im, żeby dał mi Pan tę łaskę, pełną łaskę, żeby nie byli odważni w wyznawaniu swojej wiary. Ale jeszcze więcej dziękuję temu Ojcu Świętemu, który przez swego kardynała przysłał mi życzenia i złożył jakieś dary. Gdy wspominam sobie te wszystkie mszy święte, te porządki, które mi oddają teraz, to trudno mi wypowiedzieć się, tę wdzięczność moją łaskawość. Tyle pochwał, ile ja otrzymuję, to nie zasługuję na nie, bo czuję, że ja spełniałem swój obowiązek. Nic więcej, tylko obowiązek, a tyle mam pochwał. Bóg zapłać za wszystko, Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję.
powiedzieć.